Cześć, tu MacGuffin. W tym okropnym schronisku dziewczyny traktuje się jak zwierzęta na rzeźni. Dzisiaj opowiem o thrillerze science fiction zatytułowanym Poziom 16. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Film zaczyna się w hotelu dla dziewcząt. Vivienne i Sofia są najlepszymi przyjaciółkami. Mówią o tym, że pewnego dnia zostały adoptowane, co sugeruje, że wszystkie dziewczynki są sierotami. Hostel wydaje się mieć bardzo surowe zasady. W nocy, kiedy zapalają się niebieskie światła, wszyscy bez pytania kładą się spać w swoich łóżkach. Rano, kiedy włącza się alarm, wszyscy ustawiają się przed umywalką z odpowiednim sujkiem kremu do twarzy i ręcznikiem, aby się oczyścić. Muszą umyć twarz przed kamerą. Nawet odrobina niechlujstwa może wpędzić dziewczyny w spore kłopoty. Tego dnia, kiedy przychodzi kolej Vivienne na umycie twarzy, Sofia puszcza krem. Sofia ma słaby wzrok, więc ma problem z odnalezieniem go. Vivienne biegnie jej na pomoc, więc trochę się spóźnia na swoją kolej. Alarmy się włączają. Dwóch strażników odciąga Vivienne, gdy ta zapewnia ich, że jest czysta. Sofia i inne dziewczyny w milczeniu stają twarzą do ściany. Budynek, w którym mieszkają, to odizolowana, sztucznie oświetlona i pozbawiona okien szkoła z internatem. Mieszkające tam dziewczyny nigdy nie widziały światła dziennego. Były w zakładzie od dziecka, zaczynając od poziomu zerowego. Wraz z wiekiem przenoszą się na wyższe piętra i wyższe poziomy. Najwyższy poziom to poziom 16. Kiedy dziewczęta są na poziomie 16, kwalifikują się do adopcji. Przez całe życie uczono je bycie czystym i odpowiednim. Uczą się zdrowia, umiejętności domowych i etykiety. Uczy się je, że ciekawość i gniew są wadami, które odbierają im dziewczęcość. Jednak nigdy nie uczy się ich czytać ani pisać. Przenieśmy się o kilka lat później. Vivienne i Sofia ponownie spotykają się na poziomie 16. Jednak Vivienne nienawidzi Sofii za to, że została ukarana, gdy był jeszcze na 10 poziomie. Vivienne została najlepszą dziewczyną, która bez żadnych pytań przestrzega zasad Akademii. Dziewczyny cieszą się, że są na ostatnim poziomie. Pierwszego dnia na poziomie 16 wybierają sobie łóżko. Następnie biorą witaminy i jedna po drugiej. Potem idą jeść i przechodzą do swojego rutynowego życia. Tego dnia Sofia odciąga Vivienne na bok do łazienki, żeby jej coś powiedzieć, ale Vivienne ją odrzuca. Ich przełożoną jest panna Brixil. Tego dnia podczas ich apelu przychodzi z dobrą nowiną. Brixil przywiozła dziewczynom ładne sukienki. Są zachwycone. Suknie mają wyhaftowane ich imiona. Następnego dnia dziewczyny wykonują swoje obowiązki, a Sofia zamienia się swoimi zadaniami, aby być z Vivienne. Następnie mówi jej, żeby po prostu udawała, że bierze witaminy, a ich nie łykała. Zanim zdążyła jej wyjaśnić powód, podchodzi dziewczyna szukająca Vivienne i zabiera ją. Vivienne nie ufa Sofii, jest sceptycznie nastawiona do pomysłu, ale tego dnia nie przyjmuje witamin. Później tej nocy wszystkie dziewczyny zasypiają z wyjątkiem Vivienne i Sofii. Sofia następnie ujawnia, że witaminy są tak naprawdę pigułkami nasennymi i że personel odurza dziewczyny od pierwszego poziomu. Gdy rozmawiają, słyszą kroki za drzwiami, więc szybko udają, że śpią. Do pokoju wchodzi panna Brixil i dwóch strażników. Brixil wybiera dwie dziewczyny, Vivienne i Olivię. Strażnicy podnoszą je obie i zabierają do pokoju. Potem pojawia się panna Brixil z parą staruszków. Opowiada im o dziewczynach, jakby były towarami, które próbuje sprzedać. Para wybiera Olivię. Chcą ją kupić. Vivienne jest zszokowana, gdy się dowiaduje, że nie są adoptowane, a kupione przez bogate rodziny. Następnie strażnicy sprowadzają je ponownie do pokoju. Vivienne w końcu wierzy we wszystko, co powiedziała Sofia. Sofia następnie ujawnia, że nie brała tych pigułek od 13 poziomu. Każdej nocy jest świadoma, gdy dziewczyny śpią. Kiedy doszli do poziomu 16, strażnicy zaczęli co wieczór wyprowadzać dziewczyny, aby pokazać je swoim klientom. Zapytana, co robi w nocy, Sofia wyjawia, że słucha dziewczyn z zewnątrz, kiedy te dziewczyny idą spać. Dziewczyny z innych poziomów budzą się i wykonują tę samą rutynę. Opowiada jej też o czarnej godzinie, kiedy korytarze milkną, a dziewczyny śpią na każdym poziomie. O tej godzinie do pokoju wchodzi ochroniarz i obleśnie dotyka śpiące dziewczyny. Gdy rozmawiają, Brixil ponownie wchodzi do pokoju. Tym razem zabiera Sofię i jeszcze jedną dziewczynę. Po ich odejściu Vivienne widzi, że drzwi są otwarte. Stoi przed kamerą, ale nie dzwoni żaden alarm. Następnie próbuje otworzyć drzwi na zewnątrz, ale nie może, więc wraca do pokoju. Wkrótce wraca też Sofia. Następnego dnia dziewczęta zostają przewiezione do kliniki doktora Miro. Wykonuje comiesięczne kontrole dziewczynek i wstrzykuje im substancję chemiczną, jaką szczepionkę. Lekarz wydaje się przyjacielski, opowiada Vivienne o aktorce o tym samym imieniu Vivienne Leigh i komplementuje jej uśmiech. Później dziewczyny mają swój wieczór filmowy. Oglądałem ten sam film, który pokazywano im od lat.
tej nocy, gdy dziewczyny zasypiają Vivienne i Sofia, rozmawiają o ucieczce z budynku. Wiedzą, że do otwarcia drzwi potrzebna jest karta dostępu. Sofia sugeruje, że ukradną go strażnikowi, który wchodzi w czarnej godzinie. Jednak Vivienne jest przeciwna temu pomysłowi. Zamiast tego uważa, że doktor Miro może im pomóc. Następnego dnia udaje się do kliniki doktora Miro, mimo że jej nie wzywał. Jej wymówką staje się chęć poznania wyglądu Vivienne Leigh. Lekarz z czułością mówi jej, że przyjrzy się tej prośbie. Później tego samego dnia dziewczyny grają w gry planszowe, podczas gdy jedna z nich dostaje ataku i zaczyna wymiotować. Sofia pomaga jej posprzątać, a jedna z dziewcząt, Ava, sugeruje, by wezwali strażę. Zakłada, że to z powodu szczepionki, którą im wstrzyknięto. Tego dnia, gdy dziewczęta są na zajęciach uwodzenia, odtwarzany jest film Vivienne Leigh. Vivienne wie, że dr Miro wybrał ten program. Na następnej wizycie u lekarza Vivienne dziękuję dr Miro, ale kiedy rozmawiają, lekarz zaczyna podejrzewać, że ostatnio nie brała witamin, więc strzykuje jej lek, który sprawi, że zaśnie. Przez cały dzień Vivienne jest zamroczona. Podczas rozmowy z Sofią bełkoczy, a jej włosy wydają się być rozczochrane. Ava zakłada, że to dlatego, że Vivienne jest leniwa i nieczysta, więc zgłasza to pani Brixil. Zbiera dziewczyny i bierze ze sobą Vivienne, by ukarać ją za nieczystość. Następnie umieszcza ją w maleńkiej celi i każe zastanowić się nad swoimi czynami. Następnie Brixil wraca do swojego pokoju w budynku. Nalewa dwie szklanki alkoholu i dowiadujemy się, że dr Miro i ona są w rzeczywistości parą. Rozmawiają o swoim szefie, który sprowadza klientów, sugerując tym samym, że oni też dla kogoś pracują. Wyjawia, że ich szef chce, aby dokonali uzupełnienia dziewczyn. Brixil jest przeciwna temu pomysłowi. Chce wyjść z tego biznesu, ale Miro sugeruje, że nie muszą przyprowadzać dziewczynek. Mogą zdobyć kilka nastolatek i przyjąć je do placówki. Jednak Brixil się z tym nie zgadza. Noc tego samego dnia. Vivienne jest wciąż w celi, a Sofia robi linię z prześcieradeł. Planuje zaatakować ochroniarza, który nocą nęka dziewczyny. Właśnie wtedy wchodzi. Kiedy już ma dotknąć jednej z dziewczyn, Sofia udusi go liną. Następnie wybiega na zewnątrz, aby uwolnić Vivienne, ale zanim jej się to udaje, atakuje ją strażnik. Prawie zabija dziewczynę, gdy ta ratuje się uderzeniem go żelazkiem. Jej koszula nocna jest zbryzgana krwią. Następnie bierze jego kartę dostępu i biegnie do Vivienne. Jednak alarm zaczyna dzwonić, dlatego Sofia biegnie z powrotem do pokoju. Vivienne płacze i mówi jej, żeby tym razem jej nie odpuszczała. Jakiś czas później Brixil wyciąga Vivienne i każe jej oraz pozostałym dziewczynom stanąć w kolejce. Miro też tam jest. Mówię dziewczynom, że Sofia zdradziła placówkę i zostanie odpowiednio ukarana. Następnie pytałem, czy dziewczyny mają kartę, którą zabrała Sofia. Nikt się nie odzywa. Okazuje się, że Sofia ukryła kartę, zanim została złapana. Doktor Miro jest wściekły. Grozi dziewczynkom, że po kolei weźmie każdą z nich na karę, dopóki nie znajdzie się karta. Następnie prosi strażników, aby zabrali Ritę na wymierzenie kary. Błaga, mówiąc, że nie zrobiła nic złego, ale strażnicy nie zwracają na to uwagi. Vivienne nie wie, dokąd zabrali Sofię. Brixil jest teraz bardziej rygorystyczna w kwestiach łykania witamin. Sama karmi dziewczynki tabletkami. Tej nocy Vivienne dźga się spinką do włosów, aby nie zasnąć. Szuka karty wszędzie na łóżku Sofii, a potem znajduje ją we zgłowie własnego łóżka. Sofia zostawiła ją tam, aby pomóc swojej przyjaciółce uciec. Vivienne próbuje otworzyć drzwi do pokoju, ale karta nie działa. Wtedy wpadła na pomysł. Bierze szpilkę do włosów i zaczyna całkowicie wyjmować drzwi. W końcu wychodzi z pokoju. Następnie udaje się do kabiny doktora Miro i znajduje tam Brixil. Brixil próbuje wstrzyknąć Vivienne środek uspokajający, lecz ona atakuje wychowawczynię i wstrzykuje jej substancję. Vivienne następnie pyta ją o miejsce pobytu Sofii, ale nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Następnie zakrada się do cel więziennych w piwnicy budynku. Sofia jest w jednym z pokoi. Używając karty Brixil, udaje jej się uwolnić. Niestety jej ręce są związane. Dziewczyny znajdują następnie salę chirurgiczną z nożyczkami. Używają je do uwolnienia rąk. Odkrywają również ciało swojej przyjaciółki Rity. Tego ręka została zabrana za karę. Dziewczyny są przerażone, widząc, że jej twarz została obdarta ze skóry. Są teraz zdecydowane uciec. Sofia chce ostrzec inne dziewczyny, ale Vivienne chce uciec, więc postanawiam, że Sofia pójdzie na korytarz i przyprowadzi wszystkie dziewczyny do pokoju, podczas gdy Vivienne zostanie. Sofia wychodzi i zbiera tyle dziewczyn, ile tylko może. Tymczasem, gdy Vivienne na nią czeka, słyszy zbliżającego się do niej strażnika. Ucieka i chowa się w pokoju. Znajduje tam telewizor. Film zaczął się odtwarzać. To jakaś reklama. Doktor Miro na filmie wyjaśnia procedurę odzyskania młodości poprzez umieszczenie pięknej twarzy dawcy na własnej. Vivienne zdaje sobie sprawę, że przez te wszystkie lata były wychowywane w sterylnym środowisku bez światła słonecznego, tak aby bogaci sponsorzy mogli zapłacić za przeszczepienie im skóry tych młodych dziewcząt, aby uzyskać młodszy wygląd.
twarz Rity była obdarta ze skóry, ponieważ została wybrana przez klienta. Tymczasem Sofia zabiera wszystkie dziewczyny do pokoju. Próbuje im wyjaśnić, co się dzieje, ale dziewczyny jej nie wierzą. Grożą nawet wezwaniem strażników. Właśnie wtedy pojawia się Vivien z Brick Seal. Jest odurzona środkiem uspokajającym. Vivien opowiada im o skórowanym ciele Rity na dole. Następnie pokazuje im blizny Brick Seal, ujawniające, że ona też była klientką i nosiła czyjąś twarz. Dziewczyny w końcu im wierzą. Zabierają Brick Seal do celi, w której wcześniej była Vivien, i wybiegają z budynku przez drzwi ewakuacyjne. Jednak strażnicy znajdują je w połowie drogi. Większość dziewczyn ucieka, ale Sofia zostaje złapana przez strażnika. Rani ją, ale dziewczynom udaje się wypchnąć go z budynku, tym samym zabijając go. Potem wszyscy uciekają w różnych kierunkach. Strażnicy prawie łapią Sofię i Vivien, ale dziewczyny zamykają się w opuszczonym domu. Doktor Miro i strażnicy są na zewnątrz. Miro czule mówi Vivien, żeby wyszła na zewnątrz, ale Vivien skaleczyła się w twarz, sprawiając, że jest teraz bezużyteczna dla Miro. Strażnicy dostają telefon od swojego szefa, który każe im zabić Miro, ponieważ ten plan zawiódł. Tej nocy dziewczyny zostają w pokoju. Rano ratuje ich dwóch policjantów. Film kończy się, gdy Vivien i Sofia wychodzą z domu i po raz pierwszy w życiu widzą deszcz. Zasubskrybuj po więcej takich filmów. Włącz powiadomienia i polub ten film, aby pomóc kanałowi. Dzięki za obejrzenie.